Droga prowadząca do miasta, w którym była szkoła dziewczyny, została okrzyknięta drogą nawiedzoną przez samego diabła. Nie została zamknięta, ale znaczna część obywateli unikała jej jak ognia. Dla innych nie było wyjścia, musieli dzień w dzień tędy jeździć. Co wydarzyło się na diabelskiej trasie? Jak długo ludzie będą żyć w strachu? Przed kawałkiem wylanego asfaltu. Otworzyła drzwi i usiadła w samochodzie. Cześć, jak w szkole? Spytał, gdy oparła głowę. Normalnie, nic nowego, odpowiedziała senna. Było sporo po 16 i nastolatka była zmęczona po ciężkim dniu. Nie miała większej ochoty na rozmowę, ale też jej towarzysz nie wykazywał chęci, więc sprawdziła telefon i odpisała na kilka wiadomości. Zapnij pasy. Powiedział obojętnym tonem i przekręcił kluczyk. Ruszyli, a dziewczyna niechętnie wykonała jego polecenie. Do szkoły miała daleko, ponad godzinę jazdy samochodem, a wszystko dlatego, że tylko ta mogła iść na ten kierunek, który jej odpowiadał. Chciała mieszkać w internacie, jednak to nie wchodziło w grę. Rodzice po prostu jej nie ufali. Mężczyzna wjechał na drogę i spojrzał w telefon. Nic tędy nie jeździło w tych godzinach, więc można było zrobić coś takiego. Z prawej strony nadjechał samochód. Z ogromną siłą uderzył w pojazd, wgniatając przednie drzwi. Ojciec usiłował wykręcić i zjechać na bok. Uderzyło głową o szybę. Mężczyzna w panice wyskoczył z auta i próbował uwolnić córkę, ale na niewiele się to zdało. Ktoś do niego zadzwonił, ale nie zdążył odebrać. Wyświetliła się tylko jedna wiadomość. Uważaj następnym razem.